Dymy w Bajernie Monachium. No właśnie dzisiaj na temat zamieszania w Bajernie Monachium. Robert Lewandowski odpoczywa sobie na wakacjach, a inni piłkarze już muszą pracować, harować. No i o tym dzisiejszym filmie. Jednak na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem, kliknij także w dzwona, dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. No właśnie, dzisiaj na temat zamieszania tak naprawdę, które ma miejsce w Bajernie Monachium. No jeżeli w ten sposób Bayern chce postępować, no to na pewno po prostu nie będzie miał jedynki na koniec sezonu. Straszne zamieszanie powstało w Bayernie Monachium, ponieważ Robert Lewandowski przebywa na urlopie, a reszta piłkarzy tak naprawdę haruje. Ciekawa sytuacja miała miejsce, ponieważ część zawodników już praktycznie trenowała z Bayernem Monachium. To było dziewięciu zawodników, natomiast reszta zespołu miała wolne. W tej grupie zawodników właśnie był Robert Lewandowski. To wyobraźcie sobie, tak koledzy jego z drużyny trenują, harują tak naprawdę na treningu, a Robert Lewandowski w tym czasie odpoczywa sobie na Mazurach, tak? bo był na, w Grecji, był w Hiszpanii, a teraz po prostu przebywa w swojej posiadłości na Mazurach. No i rzeczywiście sytuacja nieciekawa, tak naprawdę, bo można powiedzieć, że Bayern Monachium jest podzielone na dwie grupy. Co ciekawe, tutaj Robert Lewandowski nie jest sam, tak jeśli chodzi o, o tych piłkarzy, którzy później dołączą praktycznie do drużyny. Tam jest jeszcze Kimiś, Gnabry, Koman, Neuer, także jest tu po prostu kilku zawodników którzy jeszcze po prostu tak jeszcze po prostu są zawodnicy, którzy nie, nie trenowali po prostu z drużyną. Natomiast Robert Lewandowski dołączy praktycznie do Bayernu Monachium 12 lipca, 15 lipca wyrusza na turnę do Stanów Zjednoczonych i tam ma szansę spotkać się, zagrać przeciwko Krzysztofowi Piątkowi, a dokładnie przeciwko Milanowi. Także widać, że Bayern jest podzielony. Ciekawa sytuacja miała miejsce na treningu, ponieważ na treningu pojawili się piłkarze, którzy teoretycznie mieli opuścić klub, a więc Renato Sanchez, który praktycznie jeszcze kilka miesięcy temu pisał, że ostatnie 45 minut i święty spokój, nigdy nie wrócę do tego klubu. Tak pisał na swoich mediach społecznościowych Portugalczyk. Pojawił też się Boateng, który jest od dłuższego czasu przecież przymierzony do sprzedaży. Ostatecznie nie został sprzedany. Wiemy, że Humes odszedł praktycznie do Borucji, Dortmund, więc tutaj Bayern stwierdził, że musi zachować sobie chociażby jednego obrońcę, ale no postawa tak naprawdę Boatenga, no to jest, tak, to jest wiele do zostawia wiele do życzenia tak naprawdę w ostatnich meczach. Także widać, że Bayern jest podzielony, tak? jeśli chodzi o, no, o piłkarzy, na takie dwie grupy. E, tych piłkarzy, którzy w ostatnim sezonie dobrze się spisywali, którzy dostali więcej czasu wolnego oraz na tych piłkarzy, którzy muszą e trenować. E, ciekawa miste, to sytuacja jest, że na tym treningu już pojawił się Miller. Miller tak? Wydawało mi się, że Miller po prostu ma pewną pozycję w Bayernie Monachium, chyba że po prostu sam z siebie chciał szybciej wrócić, skrócić wakacje i zacząć trenować z drużyną. Natomiast rzeczywiście mamy taki podział tak naprawdę w drużynie tak na piłkarzy, którzy mogą sobie jeszcze podpoczywać, poloniu chować. Chociaż Robert Lewandowski rzuca na swoje media społecznościowe fragmenty filmów, gdzie on po prostu trenuje, podbija na przykład piłkę w samolocie podczas lotu samolotem, czy na przykład trenuje tutaj tak z, na, na, na urlopie. Natomiast rzeczywiście można powiedzieć, że no takie działania na pewno niczemu dobremu nie służą. Mało tego, ta grupa piłkarzy, która chciała odejść tak naprawdę z Bayernu Monachium, praktycznie niko że na nich w ogóle nie zwracał uwagi podczas treningu tak, tego piłkarskiego. Co prawda był to trening otwarty, pokazowy, taki dla mediów, dla dziennikarzy, też po prostu dla kibiców, no ale zawsze to był po prostu trening, tam praktycznie kilkanaście razy musieli obiec truchtem, ale zawsze musieli obiec boisko, także rzeczywiście tutaj niektórzy piłkarze musieli skrócić swoje urlopy, tak, a teraz czeka przed nimi ciężki sezon. No, Bayern-Monachium nie dokonał jakichś istotnych wzmocnień, jeśli chodzi o to okienko transferowe, chyba że coś jeszcze zmieni. Podobno ma przyjść Griezmann do Bayernu-Monachium, jeżeli nie widzi opcja z tym, że Griezmann przeniesie się do Barcelony, gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta, ale zobaczymy bo za Griezmana trzeba byłoby zapłacić potężne pieniądze, ponad 120 milionów euro czy Bayern Manachium będzie na to stać, czy po prostu w ogóle znaczy stać, S są tak, ale w sensie stać e, takim, że chcą tak naprawdę e, włożyć te pieniądze jak na razie przyszedł Hernandez z Atletico Madryt za 80 milionów euro ale to są za małe wzmocnienia w stosunku do tego jak się zbroi Borussia Dortmund, która naprawdę bardzo dużo robi, liczne wzmocnienia, liczne transfery no i muszę powiedzieć, że tak w poprzednich latach, tak naprawdę, czy w poprzednim sezonie, którzy mówili, to, że to Borussia będzie na pierwszym miejscu, tak tak teraz po prostu według mnie Borussia będzie na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o tabelę, bo praktycznie Bayern Monachium nie dokonał żadnych istotnych wzmocnień. Pojawiła się też taka informacja, jakoby Mandzukic miałby wrócić do Bayernu Monachium. Przypomnę, że on już występował w przeszłości w Bayernie Monachium, potem poszedł do Juventusu Turyn, ale to wydaje mi się mało prawdopodobne, żeby tutaj Mandzukic Kicz wrócił, tutaj miał spięciem i czy robiłem też taki filmik, tak, najwięksi wrogowie praktycznie Roberta Lewandowskiego z Robertem Lewandowskim, więc nie wiem, czy on by się tutaj dogadał, przecież wiemy, że praktycznie przez Roberta musiał opuścić tą drużynę, no bo najważniejszym zawodnikiem w Bayernie był, jest, miał być po prostu Robert Lewandowski, więc musiał ustąpić miejsca jako napastnik i więc ma, mało prawdopodobne, żeby miał wrócić. Natomiast rzeczywiście media takie informacje podają. Zobaczymy, jak będzie wyglądał ten nowy sezon, ale nic takiego dobrego się nie wróży. Już na samym początku praktycznie zespół jest podzielony tak na tych można powiedzieć zaufanych piłkarzy, na tych mniej zaufanych. A przecież dużo z tych zawodników, którzy byli na tym pierwszym treningu, to są piłkarze młodzi, debiutujący, którzy widzą, jaka jest sytuacja w drużynie, czy są jakieś grupki, na kogo władze trener po prostu stawiają, a na kogo nie. No, warto wspomnieć, że przecież z, klubu, z klubem pożegnał się Frank Ribery czy Robben, więc kluczowi tak naprawdę zawodnicy dla tej drużyny, gdzie Bayer straci bardzo dużo jakości, tak bardzo dużo jakości piłkarskiej. No, a pierwszym takim testem będzie ten turniej w Stanach Zjednoczonych. Tam zobaczymy, na ile Bayern Monachium jest silny, mocny. No Ale naprawdę wydaje mi się, że to jest kolejne praktycznie okienko, które przespali, kupili co prawda zawodnika, tak, ale to jest zdecydowanie za mało, tak, jeśli chodzi o ich możliwości i to jak po, po prostu konkurencja idzie do przodu, tak, gdzie Borussia Dortmund. Także Robert Lewandowski wygrzewa się, opala się, wrzuca zdjęcia na swoje media społecznościowe na Instagrama. Natomiast jego koledzy z drużyny już muszą po prostu trenować na obiektach Bayernu Monachium. Praktycznie no, ciężka praca, tutaj treningi, odnowa biologiczna, przygotowanie się po prostu pod turniej w USA, w Stanach Zjednoczonych. Napiszcie w komentarzu, czy to dobra decyzja, czy też nie, żeby właśnie tak dzielić tutaj drużynę, Oczywiście podziały w drużynie zawsze są, one były, są i będą, bo to wynika i z charakterów, i z narodowości poszczególnych piłkarzy. Natomiast dziwne jest tak naprawdę, że część, piłkarzy ma jeszcze wolne, a część piłkarzy już musi praktycznie trenować, no to praktycznie Robert Lewandowski dostał kilka dni więcej wolnego, tak, niż pozostali zawodnicy. Pewnie władze Bayernu wychodzą z takiego założenia, że skoro Robert Lewandowski, Dżnabry, Kimiś, tak, tutaj tak pomogli, czy przyczynili się do sukcesu, czy Koman, tak się przyczynili do sukcesu Bayernu, Monachium, to trzeba im po prostu dać więcej czasu wolnego, no ale to może być zgubne tak naprawdę, tak, może być złość innych piłkarzy, którzy będą zazdrośni, także ci mogą po prostu zawodnicy spędzić kilka dni dłużej, a wiemy przecież, że no tutaj piłkarze bardzo lubią podróżować, tak? Grzegorz jak w tym czasie, kiedy była przerwa praktycznie po zakończeniu Ligi, to chyba spółświata zwiedził, tak? Był w Chinach, zresztą wrzucał fotorelacje na, na swoje media społecznościowe na Instagrama, był w Azji, był po prostu tutaj w, w Europie, był w Ameryce, w, także sporo kontynentu, sporo krajów zwiedził. Zresztą sam mówi o tym, że uwielbia podróżować. No i też jak wielu, wielu z piłkarzy. Zobaczymy, pierwszym testem będzie turniej w Stanach Zjednoczonych, chociaż nie, ten turniej nie będzie do, do końca takim, tak można powiedzieć, taką miarą, która pokaże jakość piłkarską. Ale rzeczywiście, Bayern Monachium, tak, przez transferowe transferowe i zaczyna się praktycznie tutaj od podziału tej drużyny na tych lepszych i gorszych. Co może później konsek tak, być konsekwencja tego praktycznie w meczach, tak, w meczach ligowych. Zobaczymy. To, cię, to wszystko na dzisiaj. Dzięki za oglądanie, dzięki za słuchanie. Jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknij także w dzwon, a dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Napisz też w komentarzu, czy rzeczywiście ta em, przerwa urlopowa, aż tak długa, dłuższa od pozostałych kolegów Robertowi należała się. No wiadomo, że Robert praktycznie grał wszystkie mecze w tym sezonie bez żadnej kontuzji. Do tego jeszcze dochodziły mecze reprezentacji Polski. No a ta odpoczynek jest też bardzo ważny, ta odnowa, tak, żeby wszystko zbilansować, zbalansować, chociaż, no tutaj, tak jak powiedziałem. No Miller pojawił się na, na tym treningu, chociaż Miller też występował prawie we wszystkich meczach, tak i tutaj no, tacy zawodnicy jak Sanchez czy na przykład Boateng, zawodnicy, którzy praktycznie byli jedną kroką już, krokiem już poza tym klubem, mówiło się, że Boateng zostanie kupiony przez Pezrze. Ostatecznie nie został kupiony. Nie wiem, czy to nie była kwestia tego typu, że skoro Humus został sprzedany, to zostawiono Boatenga, ale Boateng naprawdę gorzej się prezentuje. Wolałbym zostawić Humesa niż błatenga bo naprawdę w ostatnich meczach się gorzej prezentuje. Boateng widać, że on w ogóle... Już po prostu nie czuje tej piłki, tak, jeśli chodzi o Bayern Monachium. Ja podawałem taki przykład na swoim kanale, gdzie padła, padł gol dla Bayernu Monachium. Praktycznie Boateng nie miał żadnej reakcji, tak była kamera nakierunkowana na ławkę Bayernu Monachium, czyli już po prostu bez emocji podchodzi. To nie oznacza, że jest gorszy jakościowo, piłkarsko, ale potrzebuje nowych wyzwań, nowej adrenaliny, nowego toczenia, żeby to zmienić po prostu klub. To wszystko, dzisiaj pozdrawiam, trzymajcie się.